Dobry wieczór. Witam na już czwartym koncercie z cyklu Wirtualna Galeria Młodych Wirtuozów. Dziś w programie usłyszymy kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giuseppe Verdiego, Witolda Lutosławskiego oraz Sergieja Rachmaninowa, a to wszystko w wykonaniu Sylwii Jółkowskiej, której postać nieco chciałabym Wam teraz przybliżyć. Sylwia Jółkowska to znakomita sopranistka urodzona 5 kwietnia 1995 roku w Krakowie. Naukę śpiewu solowego rozpoczęła w 2012 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach w klasie śpiewu magister Renaty Drost. Ukończyła studia licencjackie Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie śpiewu dr Jolanty Pawlikowskiej. Obecnie jest studentką drugiego roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu doktor habilitowanej Ewy Biegas. Jest uczestniczką wielu konkursów mistrzowskich światowych śpiewaków, a także laureatką wielu konkursów i festiwali. Pierwszego miejsca na 19. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym imienia Imricha Godina Juventus Canti na Słowacji w 2017 roku. Trzeciego miejsca na 5. Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Sakralnej Ars et Gloria w Katowicach w 2021 roku. Trzeciego miejsca na 5. Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju w 2019 roku. Grand Prix 10. Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach w 2016 roku. 5. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German w Warszawie w 2018 roku. A także w 2017 roku otrzymała Nagrodę Talenty Świętokrzyskie w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz w roku akademickim 2020-2021 otrzymała stypendium rektora Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach dla najlepszych studentów. W listopadzie 2019 roku zadebiutowała na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu, a w 2021 roku została wydana płyta kompozytora młodego pokolenia Piotra Pudełko pod tytułem In Memoria di Padre della Patria, poświęcona pamięci Jana Pawła II, gdzie Sylwia Jółkowska wraz z kwartetem smyczkowym nagrała dwie kompozycje do słów Karola Wojtyły. Czarodziejski flet to ostatnia i najpopularniejsza z oper Mozarta. Jej premiera miała miejsce we Wiedniu w 1791 roku. Opera ta opowiada przygodę o miłości, pełną fantastycznych przeżyć, a tytułowy czarodziejski flet ma chronić głównego bohatera przed niebezpieczeństwami. Dzisiaj aria Paminy, Ach i Schwyz z tejże opery oraz aria Zajdy, Tiga wet senior di Klauen z Singspielu Zajda. A to wszystko w wykonaniu Sylwii Jółkowskiej przy fortepianie Grzegorz Biegas.
Oh.
Giuseppe Verdi skomponował operę Falstaff do libretta Arrigo Leboito, opartego na twórczości Williama Szekspira Wesołe kumoszki z Windsoru oraz Henryk IV. Premiera tej opery miała miejsce w La Scali w Mediolanie w 1893 roku i zyskała wielki sukces i uznanie krytyków. Tryptyk Śląski Witolda Lutosławskiego to zbiór trzech śląskich pieśni ludowych o tematyce miłosnej. Dziś usłyszymy trzecią, ostatnią z nich, Kukułeczka Kuka. Zatem Ariana Netty sul fil d'un soffio etesio z opery Falstaff Giuseppe Verdiego oraz Witolda Lutosławskiego Tryptyk Śląski pieśni trzecia Kukułeczka Kuka w wykonaniu Sylwii Ziółkowskiej przy fortepianie Grzegorz Biegas. Thank you.
Sergiej Rachmaninow to rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent, żyjący w latach 1873-1943. Komponował pieśni do wierszy znanych rosyjskich pisarzy. Dziś usłyszymy dwie z nich. Niepój Krasawica do tekstu Aleksandra Puszkina oraz Wiesienne wody do tekstu Fiodora Tjutczewa. To w wykonaniu Sylwii Ziółkowskiej, przy fortepianie Grzegorz Biegas.